Cześć moi drodzy, jestem Andrzej, to jest kanał Moto Świat. Po raz trzeci, nie będę już tutaj przedłużał, po raz trzeci zapraszam tutaj Dawida, który jest właścicielem. Witam, cześć. Opowiadaj, co to jest w ogóle za samochód, który rok, silnik, wszystko. No to tak, Peugeot 308 w wersji GT, silnik 2.0 Blue HDI, 181 koni. Okej, i dlatego GT? Czy tak, to... bo to jest najmocniejsza wersja w dieslu, nie? Dieslu, okej. Bo były też chyba wersje GT Line z tego co... GT Line, ale to mogłeś mieć z silnikiem nawet 1.6. 1.6, aha. A jeżeli jest to 180-konny, to on był w GT? Tak, tylko GT. No i a benzyna chyba 205 koni. Ta 1.6 turbo? Tak, tak. Nie do końca polecana chyba? No chyba tak, no nie wiem. Nie interesowała mnie benzyna, także... Tylko nie, diesel. Gdzieś tam... No, nie czytałem opinii i tak dalej, jakoś nie interesowałem się akurat tym silnikiem, nie? Przy okazji wersja GT to już jest chyba dosyć fajna wersja wyposażenia, prawda? Tak, no to już masz raz, że pakiet stylistyczny, dwa, no zazwyczaj wychodziły w bardzo bogato wyposażonej opcji i co, no moim zdaniem wygląda ciekawie. Który to jest rok? 2015. Czyli to jest jeszcze przed liftingiem, bo lifting był w 17. 17, dokładnie. 17, okej. Okay. Ale w mojej opinii właśnie ten przed lift jakoś bardziej ci pasuje. Tak, ten przód. Mm-hmm. Nie wiem, wydaje mi się, że jest ładniejszy, ale to jest kwestia gustu, nie? Xenon, nie, tu są LEDy już. Tak, to jest full LED, nie? To już jest full LED. Zresztą tutaj mamy nawet full LED technologii. No, ładnie. Felgi to są też z GT? Nie, w GT były 18. No tu są 17. No, aha, tak kupiłem. Tak już kupiłeś po prostu. Mhm. Ale większy komfort chyba na tych będzie. Tak, troszkę lepszy, bo przejechałem się na 18 tam od takiego znajomego. Co prawda to nie była GT, ale on, GT jest też troszkę obniżone, ale zwykły Peugeot 308, no to twardo. Wydaje właśnie, mi się, że jeżeli to jest GT, spoko. To on ma też coś z zawieszeniem zrobione? Tak, on ma obniżony jest o 3 chyba centymetry. No tak, czym się wyróżnia wersja GT tak poza tym? Tu jest jakiś zderzak, jest troszeczkę inaczej przestylizowany? Chyba tak. Bo tak, no tu masz takie ala wloty. Tak, ala wloty. Tu masz kierunkowskazy dynamiczne. A czekaj, to są fejki? Nie wiem. Fajki. Tak. No większą tarczę, tutaj masz taką listwę, tutaj aha, tą dokładkę, no faktycznie. Mhm. No wiadomo, emblematy, no i tutaj z tyłu masz taki dyfuzor. Też fejki, czy nie? Fejki. Te f***ki. No. Ale no w sumie tak. Ty już masz doświadczenie przy Insignii, z tego co pamiętam, więc mógłbyś teoretycznie tutaj coś zrobić. No, ale tam właśnie nie było nic, a tam dokładałem fejki, tak zwane. A tutaj po prostu już tak oryginalnie jest. No nie podoba mi się to, że jest to fejkowe, mogli pociągnąć tą drugą rurkę, no ale no tak większość teraz producentów robi, nie? Audi S7 nawet tak ma, więc... No Audi, Passaty, no praktycznie wszyscy robią teraz w taki sposób, nie? Mhm. Kijaszek wstydu, czy...? Kijaszek. Nie jest... Wiesz co, no to jest akurat dla mnie zbędny bajer. Nie, no to pewnie tak. Ja sobie tak wymyśliłem, że tak to nazywam po prostu i tak to powtarzam tutaj. No tak, co, zwykłe 2.0, znaczy zwykłe, no 180-konne. No to wygląda tak samo jak ta 160. Bo ty miałeś, co trzeba powiedzieć, widzą, bo chyba... Akurat tego testu nie było? Nie, nie było. Ja miałem Peugeota 508, tego dwulitrowego 140... Nie, 163 konie. 163 konie, tylko 163. Że w manualu, nie? Tak, tylko manual. A nie? Tutaj masz automat, bo chyba o tym tak, automat, automat. To jest sześciobiegowy Aisin? Tak. Tak. Czy to jest w sumie to samo, co było chyba w 508 u mnie? Chyba tak. Tak na 99%. Wydaje mi się, że tam nie ma żadnych zmian. No ale GT tylko była w automacie. Mhm. Dobra, masz za krótko to auto, żeby pytać, czy coś się zepsuło w nim. Bo raczej chyba jeszcze nie. Nie. Ale o spalaniu możesz powiedzieć, bo dużo robisz mimo wszystko. Między 6 a 6,5 litra. No to jest naprawdę jak na taką moc, nie? Jeszcze automat, gdzie zawsze się mówiło, że ten automat generuje większe spalanie. Szczególnie zwykły hydrokinetyk, nie? Tak. Ale akurat te diesle tutaj w Peugeotach są bardzo udane, także... Wiesz co, ja znam przypadek, był tezys u mnie też na kanale i nawet on czasem chyba sam, znaczy mam dwa filmy osobne z Andrzejem, takim z Niemiec. Kojarzę, no. I on ma tam chyba nalatane 400 tysięcy. I on ma ten sam zestaw, przecież też ma 2.0, 180 koni i automat. Tylko, że w 508. Tylko, że w 508, nie? I też sobie chwali. Więc myślę, że to jest chyba raczej dobry silnik. Aha, to tylko na takie zaczepy. No co to? Brudny, tak jak ma wyglądać, no żadnych, tak, nie jest żadnego mycia. Tak, dokładnie. I jak zwykle strach wchodzi, bo tu jest tak czysto. No kurde, znasz mnie troszkę już. Tak, już Ciebie trochę poznałem i wiem, że szanujesz samochody. No tak. Pierwsze moje pytanie, bo ja jeszcze nie miałem z tym styczności. Mhm. Te zegary, które są powyżej, a kierownica ta zmniejszona. Dla mnie super rozwiązanie. Tak? Na początku byłem też sceptycznie nastawiony, ale powiem Ci, jak pojeździłem parę kilometrów, no to kierownica jest bardzo malutka i wiesz, no praktycznie jednym
dwoma palcami jesteś w stanie... Ona jest naprawdę malutka. Dwoma palcami w zasadzie jesteś w stanie operować, a tutaj te wyświetlania są bardzo czytelne i też nie musisz odrywać wzroku od jezdni. Tak, jest to... Tak, masz head-up w 508 i on był spoko, bo faktycznie widziałeś było tą prędkość. Troszeczkę, no to tutaj to jest zbędne, bo te liczniki są właśnie powyżej po to, żeby też nie uciekał wzrok podczas jazdy. Już zauważyłem, ma bardzo ładną taką tarczę. Nie jest taka standardowa, po prostu zwykła czarna, tylko to jest taka kostka, nie wiem jak taka to nazwać. A la carbon. A la carbon, no. Takie plasty mionu, no nie wiem. Jako... No. Ale to już jest taki smaczek stylistyczny. Ale ciekawe, to jest chyba pewnie w wersji GT podejrzewam tak, tylko, bo, nie? No dużo, jest dużo zmian takich kosmetycznych w stosunku do zwykłej wersji, no bo pierwsze co się rzuca w oczy, deska. Deska, mała, która jest przeszycia. I przeszycie, tak. Czerwone. No i to jest mięciutkie, zobacz. Tak, to jest wszystko mięciutkie. Boczki. Tutaj to też, zwykłej masz, powiedzmy, jak masz czarną skórę, no to masz, nie masz tego przeszyć. Kurde, nie, fajnie to wygląda, naprawdę. Jest mi, to jest mięciutkie. Normalnie masz czarny plastik, tutaj masz skórę. No to też przyjemniejsze, nie? Tak. W dotyku. To jest chłodne. No to jest chyba aluminiowe takie stawki, nie? Tak. To też, tu jest mięciutko. No tu, no, już, tu już wiadomo, że twardo, no ale ta górna partia, gdzie się dotyka tego najczęściej jest ten. Nie no, bardzo ładnie to jest wykończone auto. No tak, to jest pewnie też z GT. Tak. No wszystko, ogólnie wszystkie te przeszycie. Czerwone wstawki. No i fotele, które też całkiem inaczej wyglądają, nie? Tak. Ale fajne. I one już takie są z... Kubełki takie. Kubełki, no. To już tak, podłokietnik, dosyć mięciutki. I też jest regulowany. Tak. I na wysokość. Na wysokość też. Tu się tak dźwiga, a ta regulacja też jest taka, tu jest... No. Aż dziwne, że to się jeszcze nie wyrwało, nie rozwaleciało, nie? Nie wiem, no to tak... A to jak wysokość, to czekaj, dobra, bo to trzeba przytrzymać, widzisz, cyk. Aha, i wtedy jest lepiej. No dobra, a jak chcesz to podnieść, to wtedy to chyba. O. Tak, no. A sam ten jest dosyć... No, taki sam. Krócej włożysz, nie? Ale jest tam na dole, widzę, też wykończony. Tak, jest wykończony, tu masz taką lunetkę na kubek. I to można schować z tego, co widziałem, w ten sposób. Jest tylko jeden uchwyt na kubek, ale jest. Ale tu jest, no, tu też jest troszkę miejsca. I też jest, widzę, wykończony. Słuchaj, ja nie jestem człowiekiem, który potrzebuje milion schowków, jakichś tam, wiesz, uchwytów i tak dalej. Ja patrzę na inne walory, bardziej estetyczne. Wiadomo, no, komfort jazdy i tak dalej też jest dla mnie ważne, ale wiesz, kupuję samochód zawsze oczami. Oczami, nie? A nie bardziej praktyczne. Praktyka, no, niepotrzebna mi na chwilę obecną. Lanetki. Tak. Kierownica jest inna niż zwykła, bo raz, że ma tutaj tą wstawkę, dwa, właśnie jest tak ścięta. Tu ma te tak zwane bicepsy, no i tu ma ten emblemat GT. Czarna podsufitka, nie? To też jest bardzo fajne, nie? I tu jest jeszcze w ogóle panoramiczne okno? Tak, tu jest panoramiczne, tak, w 500. Jak w 500, po prostu w sensie tylko to się odsuwa, nie? Tak. Bo tam, no, nie da się tak jakby... Nie? No, robi to robotę, nawet w taki deszczowy dzień. Od razu jest jaśniej tutaj. No, no i ten czarny kolor, nie? Tej podsufitki naprawdę też... Robi fajne wrażenie. Nie? Jak w jakimś BMW-M. Właśnie, pierwsze pytanie moje. Tu już nie masz pokręteł do klimatyzacji. Wszystko jest zaszyte w ekranie. Tak, tu masz przycisk. Niech to działa. No. Tak. Znaczy, wiesz, no nie, to jest wada, zgadzam się. Zobacz. Bo na przykład jeżeli jest tu, to mogli zrobić tu gdzieś taki wyświetleń. To będzie, jest tu trochę miejsca. Choćby niewielki, te zwykłe pokrętełka. I byłoby to wygodniejsze, ale z drugiej strony, no ile razy ustawiasz tą temperaturę? No tak, jeżeli sobie ustawisz taką, jaką chcesz zawsze, no ja mieć, mam zawsze i dasz 21, 22 stopnie. No i dasz auto i to nie korzystasz z tego aż tak. Tam zimę czasem jakieś aha, ale odmrożenie szyby masz wyciągnięte na przykład. Tak, tak. W sensie nadmuch na szybę. Tak. Czyli to akurat jest. Tak samo cyrkulacja wewnętrzna, tak? Tak. To jest? Obiekt zamknięty. Obiekt zamknięty, tak zwany, właśnie. No i tylną szybę, nie? To i lusterka podgrzewane, nie? Z polskie menu? Tak, oczywiście. Wspomaganie parkowania, czyli wiesz, on sam parkuje, nie? No i później monitorowanie martwych spól, no to ma tu w lusterkach te... A la Bliss, tak jakby, martwa strefa. Tak, ma to. Znaczy, dosyć fajne. Miałem to w Insignii, tylko tam 3 razy działało, 100 razy nie działało. I naprawdę? Tak, bo tam bo te czujniki od tej martwej strefy były gdzieś... pod zderzakiem, nie? Blisko koła i to podobno, wiesz, gdzieś wilgoć łapało, no i to przestawało z czasem działać po prostu, nie? A tutaj... Czyli Francuzi zrobili lepszą elektronikę. Tak, no na pewno tutaj nie słyszałem, żeby komuś to nie działało. Tam... Nawigacja tutaj jest, widzę. Tak, nawigacja jest, są mapy aktualne. No tak, to jest fajne akurat, że dalej można te mapy aktualizować w zasadzie. I powiem ci, że no tutaj
No i pojeździłem trochę tym autem, no to wszędzie póki co... To tak działa, nie, trzeba tak kliknąć. Póki co wszędzie te mapy są aktualne, nie? To są chyba 2023, czyli 2022, nie? Aha, tak można to przesuwać. No. No nie bawiłem się tak, ale czasami sobie włączę tak bardziej dla zasady. Tak, żeby po prostu się ale wyświetlało. Faktycznie, bo ja mówię ci, ostatnio jechałem do Katowic na lotnisko, tutaj sobie to wbiłem, ten adres oczywiście w telefonie, nie? Uh-huh. I poprowadził dokładnie tak samo. O, to już... Po lifcie plus był taki, że miał już ten Android, nie? Auto. I mogłeś mieć po lifcie już zegary cyfrowe też. Tak? Tak, to nie widziałem, no. To już widziałem. Ale ty i tak masz lepiej, w sensie, może nie że od Polifta, ale większość wersji ma tutaj ten brzydki taki wyświetlacz. Tak, jak no w Dacia, jakbym powiedział. Tak, no tu a jest, tutaj masz kolorowy. Tak, tutaj jest... Taki spalanie, bardzo podobny o, 6, do... No taki sam jak... Jak w Peugeotie. 5, tylko, że tam, pamiętam, w Peugeotie można było sobie na przykład kolory, motywy, no? Tak, tak? Zmieniać. No tutaj tego nie ma. Nie ma, no. LEDy tu są, czy już standardowe światło? O, LEDy, LEDy, tak. LEDy masz do czytania właśnie z tyłu, tu. O, super. I to już oryginalnie tak było. Tak, oczywiście. Daszki z podświetleniem. No tu na przykład tu bieda, nie? No ale to jest, dobra, tego się tak nie używa. Zresztą takie, ja światło, nie używam. Takie światło w nocy wydaje mi się, że w oczy jak ci wali jest mniej inwazyjne niż tak, LED. Tak, tak. Więc może tutaj jest, po prostu dlatego to jest też tak zrobione. Dobra, schowek. O, bardzo głęboki, klimatyzowany czuję. Tak, ale brzydko wykonany. Tak, brzydko wykonany, ale dobra. No to skórę tam wytnę na wymiar. Wiesz co, i może, o, patrz, masz tutaj no. coś takiego dotąd no. i będzie, nie? Tak. No schowek pojemny, te kieszenie w drzwiach nawet też są dosyć pojemne, nie są takie malutkie. Więc tutaj też spoko, to pokazywaliśmy. Tutaj tak naprawdę... Grzane siedzenia. Tu są siedzenia. Do grzanych siedzeni, masz gniazdo USB i 12 aux. Nie aux, tylko USB i... Aha, i 12 i tutaj jest... I tu jest, aha, OBD, które OBD. Wpinąłeś tak jak w Fordzie. Chyba tak. Pamiętam. W Fordzie miałeś tam po lewej... W Fordzie, w Insignii, w każdym autach tak miałem. Bo to aha. jest te same OBD, tylko sobie przerzucam tak, do każdego innego auta. Oprócz tego jeszcze dodatkowo sobie zamontowałem tą diodę do monitorowania wypalania FAP-a. Mhm. Ale gdzie ją dałeś? Do lusterka? Tak. Tu standardowo? Później, jak odpalimy, to ci później pokażę. Bo musi być odpalana, nie? Bo tu podgrzane lusterka, nie? Jest aha. wpięte. No wiadomo, ja mam tą aplikację tego FAP-a na telefonie, no ale po prostu, no nie chce mi się za każdym razem gdzieś tam jeździć z tym telefonem, uruchamiać tą no, aplikację jasne. I monitorować, po prostu, o, widzę, widzisz że diodę, się że tak, wypala, dokładnie. Wtedy sobie odpalę aplikację i widzę, ile tam ma proces ten regeneracji, jak długo jasne, to będzie jasne, ważne, trwało. Że po prostu auta wtedy nie zgasić, nie? Tak, no bo ja też niby nie jeżdżę krótkich odcinków, no ale jednak do tej pracy mam 20 km i czasami, wiesz, wolę to monitorować, bo zacznie się, nie wiem, wypalanie przed pracą, później zgaszę i a wolę to pilnować jakoś no, tak. Pewnie. Bardzo rozsądne. Przy okazji, jak już go odpaliłeś, to sprawdzimy wyciszenie. Możemy tylko dać, wiesz co, to wyłączyć, żeby nam to nie zaburzało i damy minimalne. On jest teraz niedogrzany pewnie, czy jest? No tak. Tak. Przejechałem się kawałek tylko. Dobra. No chyba nie chcę niżej, 46,3. Przetestuję, jak zamykają się drzwi. Leciutko. Nie trzeba w ogóle ciaskać. No nie. Jest okej. I w ogóle bardzo zauważyłem, że lekko tutaj chodzą klamki. No, na nogi, chyba no dla wyższych kierowców, jakby był wyższy kierowca i pasażer, to wtedy byłby problem. No. Nad głową, no przez to okno też nie ma cudów. No myślałem, że tu będzie więcej miejsca z tyłu. No jest to mniejsze no auto jest to niż... mniejsze auto, tak, to jest inny segment, niż Peugeot. To prawda. Kieszenie? Mam gniazdo o 230? Tak. No, o, no to się... Ładowarkę. Jakiegoś laptopa czy telefon można do ładować. Do 120 W widzę. To nawet spoko. No, to tak dość. To nawet, okej. Okay. Podłokietnik? Jest. Chociaż też go nie otwierałem. O, jakieś ma kółeczki. Ale zobacz, mięciutki. No, na kubeczki. Tak, chociaż dwa to takie płytkie, to płytkie takie bardziej... No, takie bardziej na... I przejście na narty. Tak ma. Widzę, że tak. Lampki LEDowe też tutaj z tyłu się znalazły. Tak. I w 500 co odchodziło, ale tutaj jeszcze nie odchodzi. Nie, no to. Tu. To jest nowsze chyba auto. Słuchaj, to jest porządniejsze wykonane. No. My się uczyli na 500 tak. Nie, ale powiem ci, że taką ciekawostkę, że można intensywność tego oświetlenia kameralnego zmieniać. Tam na nie? ekranie, tak? Tak, na ekranie, no, że no możesz spoko. Maksymalne albo właśnie te razy średnio, a możesz jeszcze zminimalizować, nie? Fotele są super. Tak, chyba wygodne na dłuższą no klasę. I pierwszy raz mam z Alcantarą, wiesz? No i to jest najlepsze dla mnie połączenie. Nie masz wizualnie może tak, ale powiem ci, jeśli chodzi o sprzątanie, no to już więcej zabawy. Bo jednak Alcantara trzeba, jest bardziej wymagająca tak, chyba, trzeba tak? Trzeba ją odkurzać, no. Chociaż ona jest tu na pewno w ładnym stanie. No. A jaki samochód ten ma przebieg? Duży. A jak myślisz?
No powiedz, na ile ocenisz? Znaczy, no on nie wygląda na duży przebieg, ja bym powiedział, że nawet poniżej 200 jest, ale wiem, że nie jest tyle. No ma 200, prawie 80. Tak? Tak. No to spokojnie za 180 możesz skręcić przy sprzedaży. Ale nie, ale auto wygląda poniżej, nawet bym powiedział, jak 150, kierownica, no, tak, takie rzeczy. Tak, tak. O, boczki. Tego nie pokazaliśmy. Tu dalej mięciutko, patrz. Tak, wszędzie jest miękko. To jest miękko i tu jest dalej to ładne przeszycie, czyli producent nie oszczędzał. Nie. No i kieszenie dosyć głębokie, więc nie jest źle. Elektryczna klapa. O, proszę, panie. A możesz to z pilota też? Nie, żartuję, nie jest elektryczna. No, ale były wersje elektryczne? Nie było w 500 308 nigdy nie było. No, ale tu już jest kufer duży. No i ma jeszcze tutaj jakieś... No miejsce. I tu jest jeszcze sporo miejsca. On ma tylko zestaw naprawczy, taki pierdoły. Ale tam możesz wszystko prawie pochować. I tu jeszcze kieszenie widzę z boku. No, ma tam, tam w bagażniku jest właśnie AdBlue, nie? Zbiornik. I co, czekaj? Tam się wlewa. Bo tam się wlewa? Tak, wlewa się. A, to ciekawe. Gniazdo 12V? Tak. No i ma tutaj te składane, że... Czyli, że możesz pociągnąć stąd i to się od razu złoży. Tak. Ale kurde, te klamki tak chodzą leciutko. No i masaże ma jeszcze, tak jak nie wiem, czy wspomniałeś. O, faktycznie, no. Masaż foteli. Masaż foteli, kierowca i pasażer. Mhm. Tutaj, tutaj uruchamiasz. Mhm. Tutaj masz intensywność. Możesz sobie zmniejszać, zwiększać. No i tutaj masz elektryczny odcinek ten lędźwiowy, nie? Aha, o kurde. No to spoko, to super. No dobra, to składamy. O, jest równiutko. Ale brudno. Dobra, to jest bagażnik. Fajnie, że tutaj jest tak, patrz, te dodatkowe takie na rzep. Aha, widzisz, patrz, nawet nie wiedziałem. Wyrównuje ci tutaj i wiesz, nie wpadną ci żadne przedmioty tutaj pomiędzy do tej przestrzeni. Jest całkowicie Słuchaj, równo. Można pod namioty, można gdzieś jechać na pole namiotowe, na jakieś jezioro i spać w samochodzie, no tak, nie? No wrzucasz materac, tak. A tutaj miejsca jest bardzo dużo. Okej, do tyłu może faktycznie z tyłu tego miejsca dla pasażerów nie ma tak bardzo dużo, ale za to bagażnik nadrabia. No myślę, że też jest ten otwór jest w miarę duży. Mhm. No tak, jak to w kombi, nie? Także no jakąś szafkę czy lodówkę przewieziesz na leżąco, nie? Wyżsi muszą tu uważać, bo by uderzyli. No my się mieścimy. My mamy 170 parę. Tak, to my mamy ten plus, że nie zahaczamy. Odpalaj. Odpalamy. Co ciekawe? Tutaj ma na środku. Na środku, a nie z lewej strony jak w 508. Tak. Dokładnie. No to ciekawe. I ładnie wykończony jest. Tak, lepiej niż w 508. Dużo lepiej. Aluminiowy jest. No, faktycznie, zimny. A on jest podświetlany w nocy? Tak, na biało. Tak, wszystko, nie? No. Trochę ten system się włącza. Tak, no ma takie. Może. O, kamera cofania, tego nie pokazaliśmy, ale ładna jakość, ty. Tak, kamera ma ładna jakość, no. No, to plus. Krzynia na przykład dużo lepiej pracuje niż w Peugeotie, nie w Peugeotie, tylko w tym Fordzie. W Fordzie, nie? Aha. Chociaż tam nie była zła ta skrzynia, ale jednak... Tu moim zdaniem jest lepiej, nie? Ma system start-stop, tutaj się go... Dezaktywuje? Tak. No bo on później. Tak, cały czas go uruchamiam, no bo za każdym razem mi gaz, nie? A ja nie lubię czegoś takiego, nie? To jest, wiesz, długie auto z tym systemem i wcześniej miałem w Insignie, to samo robiłem, nie? Też czasami zapomni się i później gaśnie ci, nie? A denerwuje mnie to trochę, no. No. Mu lekko dodajesz gazu, on dosyć chce. Tak, jechać. On, no słuchaj, 180 koni w tej budzie, no to już daje radę naprawdę. No, to na pewno. A jak chcesz, to jedziesz oszczędnie. No tak, oczywiście, nie? Tutaj nie ma problemów, tak? Ci pokazywałem chyba spalanie... 6,4 było, no. A to jest odcinek 660 km. Ja mam za każdym razem takie. Taki zmienia elegancko, moim zdaniem, wszystko. Zredukował teraz też. I nie czuć takich zmian biegów. Nie, praktycznie nie wyczuwam. Znaczy, no czujesz, no bo jednak to nie jest ta dwusprzęgłowa, tak. Ale robi to bardzo łagodnie. Tak, bardzo łagodnie jak na takiego hydrokinetyka. To fakt. I przypomnijmy, że jednak ten przebieg już jest, powiedzmy, duży, nie? Chociaż dla mnie to nie jest jakieś tam, nie wiadomo, no, to w Polsce tak się utarło, że musi być poniżej 200, 200, bo potem to już magiczne, to już nie autoszrot. Tak. No i zobacz, prowadzi się ten samochód, wiesz, dwoma palcami tak naprawdę. No. Ta kierownica naprawdę jest fajna, nie? Jedziemy kawałek na jakąś obwodnicę. No spoko. 56,4. 80 niecałe jechałem. 80, no. To jest spoko chyba, nie? No, nie jest źle. A sprawdź wyciszenie z ciekawości. Z
120. 62,1. No. Co? To jest chyba dobre. W miarę dobra, tylko że teraz jest dosyć wieczny dzień i troszkę ten wiatr jest słychać, nie? Tak, słychać, ale no powiedzmy, że o ile by spadło 2? No. No wiadomo, to nie jest Mercedes, no, pewnie nie ma porównania, nie? Ale ciekawy jestem właśnie, jak to wypada na tle... Ale twoje odczucie względem Forda, jeżeli chodzi o właśnie wyciszenie? No to powiem ci szczerze, wydaje mi się, że on nie wypada gorzej, a może i nawet lepiej. Ale to jest bardzo zbliżone, a powinno być odwrotnie, nie? Że powinno jednak... być tutaj dużo gorzej, teoretycznie. No teoretycznie powinno być gorzej, nie? Zamiana. Tu nic się nie klika, tak po prostu przerzuca. Nie. I trochę lżej to chodzi niż w tym. A, czekaj, bo tak? Tak. Trochę lżej to chodzi niż w 508. U mnie było tak, że... Przeskakiwał? Tak, ale to było tak ciężko, wiesz, że trzeba było się z tym siłować. A tutaj czuć te progi, ale to są takie... To jest takie normalne, naturalne, bym powiedział. No, jestem ciekawy twojego czucia. Nie jeździłeś chyba nigdy? Nigdy nie jeździłem Peugeotem z tym iCockpitem. Bo chyba to się tak nazywa. Tak mi się wydaje. To jest cała ta filozofia, że to jest od 208 wprowadzone. Czy 207, już nie pamiętam, chyba 8. I potem w każdym już następnym było, że właśnie zegary są wyżej, nie? To się chyba nazywa... Tak, to no i po 208, 308 tej nowej, no to tak już jest, tylko że on ma tak. To, wiesz, te klawisze takie, no, fajnie to jest. No tak, no, nowocześnie, no ale... Ale możliwe, że idea to, jest ta sama. Możliwe, że on był jakby pionerem, nie? Oj, mocny hamulec, twardy. GT, nie? To ma większą tarczę niż zwykła, nie? I większe zaciski, i większa tarcza. No to, co ci powiedziałem przed chwilą, przed nagraniem, że no to jest fajne, że ja patrzę na wprost i, i od razu widzę te zegary. Tak, no i dlatego no ma ten adaptacyjny tempomat, nie? Aha, okej. Okay. Z takich, powiedzmy, dodatkowych rzeczy. I on ma utrzymanie pasa ruchu, czy mi nie, się tylko wydaje? Nie, pasa ruchu nie. To jest właśnie ten adaptacyjny. To do adaptacyjnego tempomatu. Jakby się tam pobawię, to sobie ustawiasz prędkość przed... odległość. Odległość też, tam jest 2 sekundy i prędkość, nie? Wtedy sobie hamuje, przyspiesza. Ta kierownica jest taka napompowana, tutaj te wybrzuszenia, tutaj taka... No, tylko w GT była taka, no i w GT Line też była taka, dokładnie ta sama, nie? Tylko, że nie miała tego emblematu GT, nie? On naprawdę ma chęć przyspieszać, ja bardzo leciutko przyspieszam. Znaczy dodaję gazu, a on idzie. W trybie sport jak będzie, teraz przyciśniemy. Znaczy musisz przytrzymać? Przytrzymać, okej. Okay. O kurde, zmienił zegary, tak. W ogóle wyświetlacz. Musimy to potem pokazać jakoś. Okej. Okay. I dźwięk silnika. Ty, faktycznie. A to już jest generowane w głośnikach. Podejrzewam, że tak, no. Ale nie sprawdzałem tego. Zmienił oblicze całkiem, ale jaja. Tak. No i sztywniejsza jest kierownica? Tak, ciężej chodzi, tak bardziej precyzyjnie. Tak, i co? No i ta czcionka tych zegarów, nie? Te wskazania z doładowania. Tak, masz jeszcze takie przeciążenia. Mhm. To jest tylko w wersji GT? Ciekawe. Tak. Znaczy, i ma taki, nie wiem, czy to jest czytnik znaków, czy... Tak, tak, czytnik znaków ma, no. No. Nie, no spoko. Jak to teraz wyłączę? Przytrzymasz. Włączyłeś z powrotem. Aha, okej. Przytrzymam. I już koniec. I od razu zmienił ten. Tak. Na wyższy bieg. Tak. No jest bardziej eko teraz. Jest, nie? Teraz eko? Nacisnę? Już czwóreczka. I już, nie? Czwóreczka i on... O kurde. Ja, fajne, można się pobawić, tylko... Nie no, spoko. No. Dobra, jest. I tak cię nie poszalejemy. Ale jest wtedy zrywny tak bardzo. Czekaj, ja teraz jak zrobię to samo, tylko w takim normalnym trybie? Czekaj, skręć to w prawo. Aha, okej. Okay. 40 niby, ale on się trzyma drogi? Trzyma się. Bardzo dobrze się trzyma. Powiem ci, ten samochód daje mi radość, której brakowało mi w prawo, przy... czy w prawo? W prawo. Okay. Przy Fordzie, nie? Kurde, to jest Francuz, a on się skubany. To bardzo dobrze trzyma i prowadzi. A to jest chyba domena tego GT, bo podejrzewam, że w tym zwykłym to byłoby to bardziej takie roz... No wiesz co, ja nie prowadziłem, jechałem tym samochodem, ale jako pasażer, no to wiem tylko, że jest twardy na 18, nie? To czuć było te nierówności, nie?
Już się przyzwyczaiłem do tego. Jest to naprawdę spoko. Ale tak, z mojej perspektywy, automat naprawdę teraz świetnie działa. Jestem w szoku. No widzisz? Znaczy powiem ci, jak ja kupowałem ten samochód, wiesz, jechałem, nie byłem napalony w żaden sposób. No. Podobała mi się wersja, nie? Ale tak, mówię, tak. Ten przebieg, nie? No. Ale jak ale się tego przebiegu nie widać, cholera. No nie, właśnie dlatego się zdecydowałem. No. Bo przebieg to jest tylko liczba, wiesz? Tak, co dokładnie. Z tego, że ma 180, a on będzie to mu to będzie domagał, wiesz, tu nie będzie nie domagał, tu coś mu będzie, wiesz, tu w prawo, bolało, nie? Tak, w prawo. I a tutaj naprawdę raz, że miałem już cały serwis zrobiony już. Bo gościu, który miał ten samochód, miał swój warsztat samochodowy i on też wszystko tu wymieniał, wiesz, te wszystkie rzeczy, tak, oleje, wszystko, nawet oleje były wymienione, wszystko było wymienione, ja na chwilę obecną tylko ten olej w skrzyni i tyle, no i widzisz, jak pracuje skrzynia, która nie miała wymienionego prawdopodobnie wcześniej oleju, nie? No. Okej, ten olej był czarny, rzeczywiście mam nawet buteleczki, mogę pokazać, ale nie było żadnych opiłków, co ciekawe. Bo często właśnie słyszałem, że są opiłki. Tak, 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 tak. Tutaj w ogóle nie było opiłków. No był brudny po prostu, nie? Ale nie był też, nie śmierdział. Tak jak wiesz, spalenie. Takie spalenie, no, no. Nie było, no. Ale ten samochód wcześniej, może przez to, że styl jazdy, on jeździł tylko trasę, nie? To nie było żadne miasto. Zawieszenie, tak, fajnie się prowadzi, ale nie jest aż taki przesadnie twardy. No bo jest 17 na Fendt, wiesz, na 18 byłoby na pewno dużo gorzej, nie? Nie jest taki... Nie jest właśnie taki, wiesz, nawet jak wjeżdżasz te dziury, to on nie skacze jak jakiś taki gokart. Nie ma tego problemu, co miał Peugeot 508, nie wiem czy go miałeś, że pływający tył. Tak, tak, tak. Miałeś to? Tak, i tutaj tego nie ma. Tutaj tego nie ma. Czy to nie ja? On, aha, automatyczny. Albo ma automatyczne. W Fordzie tego nie było, bo to w Ameryce to jest tak, to, bajer, to, nie? Tak, to na koniec co mi mówiłeś o tym, co nie mogłem dowierzyć, no. I jak wrażenia? Twoje uczucia? Nie no, bardzo spoko, a na trybie sport to daje takiego wigoru. Tylko, że w mieście na trybie sport jest taki narwany, wiesz? No. Źle się tym jeździ. To znaczy tak, no to właśnie bardziej na, myślę, takie jakieś ekspresówki czy tak, obwodnice, bo na mieście to on, wiesz, on redykuje, on później dojeżdżasz do ronda, on cię na jedynkę przerzuca i taki tak szarpie cię, wiesz? Wiesz, no jest taki narwany bardzo, nie? Czasami mnie denerwuje, że ta skrzynia tak zrzuca na bardzo niskie obroty, wiesz, jedziesz sobie właśnie w tym trybie. Właśnie tak. Jechałem 60, też to miałem i miał powiedzieć. Szóstkę. I miał już szóstkę, no. I dlatego teraz sobie czasami manualnie to zmieniam, nie? Bo mnie... Bo to już są chyba trochę za niskie obroty, no, faktycznie. Wiesz. Ale wiesz, on nie ma problemu z przyspieszeniem. No nie, no moment tutaj jest on i wszystko. Ogólnie ma też, ta skrzynia dosyć fajnie w moim odczuciu działa, że dosyć szybka jest, mimo wszystko, nie? To nie jest tak, że on ma takie muła. Nie, w ogóle to nie jest ta skrzynia, nie wiem, jeżeli to jest ta sama skrzynia, co u mnie była, to dla mnie to jest nie ta sama skrzynia. O, proszę, chcę, widzicie, nikogo nie, proszę, super, to jest fajne. Oprócz smaczków, które daje ci GT, wiesz, typu właśnie te przeszycie, tak dalej, tak. To jednak jest radość z jazdy. No. Mimo, wiesz, Ford też bardzo fajnie jeździł, bo więcej koni. Ale wiesz, z benzyna, spalanie, chociaż i tak tam było. Ale tam był też cięższy samochód, cięższy. Więc no troszkę większy, nie? Chyba. No tak, tak, był on tam z 200 kg był cięższy. Więc ciekawe jakby to na papierze porównać te znaczy nie, samochody. Na papierze jak sobie sprawdzałem, no to on jest jakieś pół sekundy wolniejszy. Także ogólnie, ale nie jest to odczuwalne na co dzień, nie? Fajnie, że ten podłokiet nie można tak z praktycznego punktu widzenia też. No i światła, nocą światła, LED-owe, LED, kurde, naprawdę, no to są moje jakby pierwsze takie światła, ale no jest przepaść, nie? Przepaść, wcześniej między ksenonem a LED-em tak, jest przepaść. Tak, no. Miałem w wcześniejszych samochodach ksenony, big ksenony, czy w Peugeotie, czy tam później w Insignii, gdzie też były dobre światła w nocy, naprawdę fajnie, przyjemnie się jeździło, to tu to jest jeszcze półka wyżej. Tak, też tak uważam. No i wygląd, też fajnie one wyglądają, te światła, nie? Ale jeśli chodzi o jazdę w nocy, no to jest przyjemne, naprawdę. I bezpieczeństwo. Diesla trochę jest słychać tutaj, nie powiem, że nie. Ale nie jakoś tak 500 bardzo... 500 mniej, bo słychać? Wydaje mi się, że tak. Tak? Może tak. Kwestia wyciszenia, wiesz? Tak. Wydaje mi się, że jednak tam był on jakoś tak troszeczkę łagodniej chodził, nie wiem. Okej. Okay. To jest takie moje odczucie. Może już dawno nie jechałem tam 508 i tak mi się tylko wydaje. Wiesz, no... Pracuje ze mną no, normalnie, no nie ma żadnych dziwnych odgłosów czy coś. Nie, no nie jest nic, że niepokojącego czy coś, nie? Ale no, troszkę... Może kwestia wyciszenia tu kabiny no. Jest jednak...
Może jest faktycznie troszkę gorzej, nie? Jedna klasa niżej, no to, z tego, że to wynika, prawda. Nie? No, no. A wątpię, że na przykład w wersji GT stosowali inne maty czy coś, raczej nie. Tym bardziej by nie stosowali, GT to no. Ma być sportowa przecież. No. To wtedy masa i w ogóle. No, dokładnie. Co? Kierownica? Malutka? Nie, bardzo fajne, naprawdę. W ogóle mi nie przeszkadza to, że jest, wiesz, mniejsza. Dobra. Bardzo szybko się do tego przyzwyczaiłem. Już to jest takie, podejrzewam, że jak teraz wejdę do swojego starego Volvo, tak, jak wejdę teraz do swojego starego Volvo, to że mi będzie tak dziwnie już. Nie no, mi się akurat to podoba. Co możemy, kamerę cofania pokazać, co? Mhm. Hamulec? Hamulec trzymam. No. Dobra. A linie są skrętne? Są skrętne. Nie. Nie? Nie, zobacz. A to, ale... No kręć. Wydaje mi się, były skrętne. A nie, faktycznie. Nie są skrętne. Ale za to jakość tej kamery jest naprawdę dobra. Jak na, szczególnie na ten rok tego samochodu, nie? Jest naprawdę dobra. O. I widoczność, widzę, też tylko nic nie powiedziałem, jest tutaj super. Lusterka są bardzo duże. Dobra, jest git. Daj na P, nie? Damy na P. I teraz tryb sport, tak? Mhm. Pokażę. No i teraz tak, jak jest na P. Czekaj, zaciągnijmy mu ręczny. Ja mu dodam trochę gazu. Dobra, wiem, że prostuj. No. I patrzcie. O. I dźwięk od razu. No. No. Ciekawie to wygląda. Tu ma jeszcze te przeciążenia, nie? Przeciążenia, mhm. I coś jeszcze tutaj ma? No i później to już. Aha, już takie bardziej standardowe są potem. Jasne. No, spalanie, widzisz? Pojeździłeś, tyle podniosłeś. Ale też przyspieszałeś. Nie no, fajnie. Ale w nocy nie wiem, czy by to nie za bardzo raziło. Ale to możesz czerwone. Sobie intensywność troszkę zmniejszyć, mm-hmm. Nie? Wiadomo, nie? Bo teraz to jest takie aż krwiste czerwone. Patrzcie, jestem GT. Nocą się nie jeździ bardzo szybko. No, tego nie wspomniałem, ten, ale fajnie, że chociaż to pokrętło od głośności jest tak. Dalej fizyczne. Dobra, to tak, podsumowując, jeżeli chodzi o mnie, to jestem zaskoczony wykończeniem tego samochodu. Przynajmniej pozytywnie? W tej wersji GT. Tak, bardzo pozytywnie. Fotele zajebiste. Znaczy nie można powiedzieć. I miękkie, wygodne, ale i trzymają. A widzisz, nie włączyłeś sobie masażu. A nie włączyłem, ale już trudno. Ale nie jest jakaś, nie jest to super rewelacja, ale tak powiedzmy na chwilę włączyć sobie, no, bo on głównie masuje, znaczy głównie, tylko masuje ci odcinek lędźwiowy. Mhm. To tak, to mi się podoba. To mi się też podoba, przekonałem się do tego, jeżeli chodzi o ten, o tą ideę, że kierownica niżej, mniejsza, a to wyżej. Mhm. System mi się nie podoba. To moje, w sensie, że jeżeli chodzi o to, jak on chodzi. No jak już się troszkę rozrusza, to on już w miarę chodzi, ale jednak no, czuć, że to już nie jest nowy system, nie? I czasem jak klikałem te... No teraz już się rozruszało, widzisz. Teraz już to chodzi lepiej. Ale za to tak, ładniej wygląda. Tak czy siak jest fajnie wkomponowany i wygląda to nowocześnie, bo tego nie można powiedzieć. Na pewno ten system poliftowy jest dużo fajniejszy z system Androidem i tak dalej. Lepiej to pewnie działa. Tutaj też, tak jak mówiłem, można wymienić cały ten system. Kosztuje to około 1,5 do 2 tysięcy, nie? Żeby wymienić system z polifta, nie? Aha, no to nie tak źle. No bo tu wiesz, nie ma żadnych pokręteł, no. To tylko musisz jakiś moduł, ten moduł... Moduł, co jest sam ekran i tyle. I tyle, pewnie przeprogramować, tak? Tak, programować trzeba, nie? Zresztą dzisiaj wszystko trzeba programować, nie? Ogólnie tak. Bardzo pozytywnie. Tak? No pewnie, że tak. No widzisz. Ten silnik daje dużo frajdy, ta GT wersja. Warto szukać takiej wersji. Chociaż znaczy powiem ci szczerze, jeszcze tak jakbym miał coś powiedzieć, jakbym miał drugi raz szukać 308, na przykład załóżmy z mniejszym przebiegiem, to tylko i wyłącznie GT, nie? No. Chyba, że GT Line z tym silnikiem 150 koni, bo też były. Były GT Line, miały 2 litry z tym 150 koni. I powiedzmy, że tam wiem, że można to zrobić mu te 180 spokojnie. Nawet gdzieś tam programem jakoś. No tak, tak, tak. Wtyczką, nie wiem. I 180 koni wtedy masz i taka wersja też by mi pasowała. Ale zwykłej wersji już bym na pewno nie kupił. 100%, bo jednak te detale, które tutaj widzimy, no to są naprawdę fajne i, i warto dopłacić. Warto właśnie szukać takiej wersji niż zwykłej. Wiadomo, że no, GT no to są dużo większe pieniądze. Na powyżej 40 spokojnie, 5. Myślę, nawet. Że koło 50 naprawdę, jak ktoś chce kupić z przebiegiem tam 150 czy tam 200 tysięcy, no to koło 50 musi położyć. No. Nie? Zresztą jak oglądałem sobie w Niemczech, jak stoją, no to one chodzą między 10 a 15 tysięcy euro. Nie? No to sporo. No nic. Dziękuję. Po raz trzeci i pewnie nie ostatni. No raczej.
Teraz już na razie. Na lata samochód, nie? Zobaczymy. 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 To co? Kciuk w górę, subskrypcja, a my jak zwykle widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Trzymajcie się. Cześć!